bo jak się takie wystrzałowe zęby ma, nie sztuka dostać się do telewizji, nie sztuka dostać się na pierwszy plan. Na świecie walka toczy się o wpływy i scena polityczna wszędzie tytuły. Ja na to patrzę z trochę innej perspektywy, bo dajmy na to taki klimat sejmowy. Oni mają zęby, jakby na scenę wyszli prosto z kryzysy. O Boże, jakie oni mają zęby, nie dostrzegały to w dodatku jeszcze wszystkie. Ciekawe, czy to sztuczne, czy prawdziwe, bo jak się takie wystrzałowe zęby ma, nie sztuka dostać się do sceny, nie sztuka dostać się na pierwszy. Chcąc dowieść, że znane mi świata zwyczaje, równie uprzejmy ukłon nawzajem oddaję. A wtem widzę, że on znowu mi się kwapi ukłonem. Natychmiast i ja spieszę, zrównie unurzony. A gdy on po raz trzeci kłania się na nowo i ja mu po raz trzeci wraz skinęłam głową. On idzie. Mija. Wraca. To znowu przystaje i raz za razem ukłon mi nowy oddaje. Ja zaś, ucznie spuszczając zeń ani na chwilę, ani z jednym ukłonem nie dostałam w tyle. Także gdyby nie ciemność, co z nocą nastała, byłabym chyba wiecznie tak na ganku stała, nie chcąc pierwsza ustąpić. Ta wziął. Co ona była, byle kto? Czerwone buty, serców pstro. Lecz on nie zaznał odtąd snu, a ona tak szeptała mu. Ty nie mów do mnie w romantycznej walucie, ty pan ci praktycznie nam nie mów. Bo chwilowo to jesteś jak ta dziura w bucie, ze szkoda dla ciebie mi słów. Ty nie myśl, że dasz mi abonament na szczęście, że wzruszysz ciało mego lud. Ja nie mam ochoty do tego zanęcia, no chyba, że zdarzy się cud. W miasteczku każdy wiedział, że on mógłby dostać takie dwie, a ten, co wcześniej chodził z nią, to tylko śmiał się, tylko klął. To ona była blada tak i drobna tak jak wojna, a on chciał dobrze i miał sklep i serce dał jak ciepły chleb. Ty nie mów do mnie w romantycznej walucie, ty bardziej praktycznie do mnie mów. Lepsza to rzecz.